Cześć, witam serdecznie. What do you know? It really was as easy as booking a ticket after all. Well, almost. I only need to get some fuel rods to revive the submarine's reactors. How hard can it be? Don't the Russians have this stuff just sitting all over the place? In this case, though, there's only one man who actually knows where to look for it. But through sheer luck, I had already met him. Now, I just need to find the captain again. That should be about as easy as finding a needle in a haystack. Luckily, along with new weapons, Tom has provided me with a map detailing some of the captain's hideouts. Of course, there's no guarantee I'll meet the old man in any of them. But they are at least a place to start. O, dokładnie tak. Mamy tutaj wszystko opisane, co udało nam się zrobić, co musimy zrobić. Opuszczamy tutaj tą miejscówkę. Did you get geared up? Weapons zeroed in and all that stuff? Wszystko mamy. Yep, everything's fine. Great. Good luck to you then. No dobra. Możemy chyba puścić tutaj tą łódź atomową. A, patrzcie, jak trochę łódka przepłynęła i ten szlam cały został. Once he takes his cut, we'll see the deal to the end and make sure the final buyer treats us fair. Dobra, jeszcze powiem wam, że chyba sobie tutaj to włączymy jeszcze jedną rzecz. Ja sobie to wyłączyłem przed chwilą, ale wyłączę to jednak. Airworks. No i race tracing jest wyłączony. So, what do we do now? Now we just wait for the cat's man to come check our cargo. Good, I can do that. Czy my mamy tędy iść? Czy ja w ogóle mam mapę uruchomić? Hello there, our American guest. How do you do? I heard still checking the captain. But yes, there's definitely some missing. I know it's tough for him. Any suspects? No, no. You don't like Tom's new direction? Look, I know you're trying to provoke me. Hello again, American. No hard feelings, right? No hard feelings. Great. The boss told us to find you a nice boat, and here she is. Looks nice enough. She handles well, too. Just take the wheel and use the remote box, like the stick on a car, and you'll be fine. We even installed a compass. Yeah, Dzięki. Don't leave it unattended though. It's got pure spirit inside. Będziemy próbować łódeczką. Czy coś nowego? I still can't believe we got one more American here. Sorry, so, none of us how's it really going? Any progress? No dice. The fucker's got a good lock on me. Otwierać. Doma. We'll get him soon enough. Dobra. Wypływamy na morze. Że tak powiem, w cudzysłowiu. Nie możemy biegać. Niestety. Mind the inertia. At full speed it takes some time to stop, even if you switch to reverse. Bring her back in one piece. Nawet pływa się spokojnie, ale tak lepiej niż... Cholera.
Ale dosyć prosto się steruje. Chyba nie możemy użyć mapy w tym momencie. Latarkę można uruchamiać, ale z mapy korzystać nie mogę. Właśnie nawet mamy światła. Pytanie, czy my tu możemy wyjść na ląd? Dobra, chyba tak. Chyba nawet musimy. Powiem wam, że fajnie się pływa. Zdecydowanie lepiej niż tą łajbą, którą mieliśmy w podstawce. O! Możemy sobie grać? Dobra. Nie będę was przynudzał. Jakieś tam fanty sobie pozbieramy. Dobra, czy ja mogę mapę uruchomić? Czego cholera mapy nie ma? Czego nie mam ekwipunku? Jest mapa, dobra. Czym jest... O kurczę, zostały pytajniczki tutaj. Oj, oj, oj. Wiecie co? Chyba się wrócę. Wróćmy się tam. Zobaczę, może coś ciekawego znajdę. Ej. To był ten pierwszy budynek chyba, który możemy chyba, nie wiem, zwiedzić, zbadać, wyjść na ląd. A, rzeczywiście tutaj jest wejście. A. Dobra. I teraz jak weźmiemy sobie... To jest latarka. Dobra, i my jesteśmy tutaj, dobra. Tom mówi, że tylko kapitan wie, gdzie są przechowywane ładunki paliwa jądrowego. Muszę go odnaleźć. Mam nadzieję, że będzie chciał ze mną jeszcze rozmawiać, kiedy przedstawię mu ofertę Toma. Dobra, zobaczymy. Gdzie to jest problem tego typu, że... Cholera jasna. Oh shit, taki wariat. No i straciłem broń, a raczej amunicję. No cóż, za chwilę jak ja nie będę miał z czym strzelać. Chyba, że się wrócimy jeszcze na łódź atomową i zbierzemy amunicję, co? Could be of use. No, mamy jakąś pierwszą znajdźkę, ale to chyba jest liścik dla korża. Korż, zostawiam ten liścik, gdybyśmy się nie spotkali. Znaleźliśmy tu pewną skrytkę, podejrzewamy, że należała do nocnych łowców. Nie było cię wtedy w okolicy, więc trochę się nimi
z nimi minąłeś, to osobliwa gromadka, która kilka lat temu porządnie zatrzęsła miastem. Nie było ich wielu, ale byli bardzo twardzi, a sprzęt mieli nie z tego świata. Pancerze, wybajerzone spluwy, noktowizory. Wyglądali jak jednostka SWAT. Założę się, że zostawili w skrytce porządny łup. Mam tylko mały problem. Nie wiem, jak się dostać do środka. Jest pewnie jakiś klucz albo ukryta dźwignia, ale łowcy zostawili tylko te durne graffiti. Kto ma oczy, ten zobaczy. Co to, kurczę, ma znaczyć? Profesjonalne grafomańskie chujki. Może jeszcze kto ma wiedzieć, ten wie. Stasjan. Dobra, czyli tu mam jakąś kryjówkę, tak? Będę szukał. Te pikanie jest takie bardziej, powiem wam, przyjazne. W podstawce to troszeczkę... dobra, tutaj się tego nie da. Shit, udziobał mnie. Wstrętne. Robaczysko. Cholera jasna, będę tak strzelał, to za chwilę nie miał amunicji. Okej, okay, tam nie będziemy zaskakiwać. O, tutaj mam koktajl Molotowa. Muszę ich 5 zabrać, bo to będzie potrzebne do zdobycia odciągnięcia i dobrego zakończenia. Ta żółta farba chyba mi informuje, że dobrze idziemy, co? Priodica. No, shit. Budynek się wydawał taki niewielki, a tutaj proszę. Cholera, mały problem mamy, bo nie mam już czym strzelać za bardzo. Co, niech tu może zeskoczy. Pierwsza kryjówka. Oho. No, ale to nic nie ma, ale tutaj jest przejście. O, shit, mutant. Ej, chyba mi ktoś łódkę ukradł właśnie. Cholera. To chyba to wstrętny mutant mi... Nieplocha. Dobra, noszę takie skarby odkryte. Czekajcie, tu chyba nic więcej nie ma, nie? Nie chcę później wracać tutaj, więc dobrze przeszukałem ekran, teren. Spróbujemy tutaj wystrzelać headshotami. Dobra, chyba tutaj tyle. Nie wiem, czy to skrytka tych łowców. Tajna skrytka łowców, czy nie. Ale warto chyba... O, shit. Wszystko dobrze przeszukać.
around. Kurde, ile tych mutantów jest. Ja pierdzielę, ale nie warto tu przychodzić, średnio w sumie. Za chwilkę nie będę miał w czym strzelać. Sześć sztuk amunicji. Pięć. Kurda mać. Much better. Coś tu mi jeszcze pisze. Ale powiem wam, że kurczę, więcej chyba amunicji straciłem, już ich zdobyłem, ale... Tu coś pisze. No coś tutaj, coś jeszcze do zabrania jest. Droga obije, to tracę energię. Co się dzieje? Tak wygląda, jakbym podczas ataku wręcz otrzymywał obrażenia. A, tam jeszcze jeden budynek jest do zaliczenia. Okej. Gdyby nie spojrzał na mapę, to bym tutaj nie trafił. Bez szans. Kurde, szarpie tym obrazem, no ja pierdzielę. Aha. A pierdzielę. Wejdźmy tu. No, skakuj tam, co jest? Siedź. Zaczniemy może odtąd badać tereny. Tutaj mamy coś dobra. Jedna sztuka amunicji, no ja pierdzie. Хорошо. O, to chyba nic więcej nie ma. O! Okay. This I could definitely use. Ulepszenia mamy do naszej broni. Tylko muszę... O, mamy warsztat, to będziemy mógł sobie to już użyć. Spoko. Aha, widzicie, ja muszę sobie stworzyć jeszcze to. Nie rozbierz, tylko twórz, co ja robię. To jest strasznie drogie. Koszt wystworzenia 40, więc sobie to zostawię, ale potrzebował 5 sztuk tych, żeby tam też sobie takie zadanie... O, 30 to kosztuje aż. Matko. Co my tu mamy? Podstawowy celownik. Zamontujemy sobie ten ulepszony. Okej. Okay. 30 sztuk amunicji to nie 11. Więc już jest duży plus. I czerwony laser, okej. Okay. Dobra.
Teraz pójdziemy na górę, tylko jeszcze sprawdzimy sobie tutaj, nie? Cały ten poziom. Czekajcie, czy tu czasem nie ma... Not bad. Okay, this I could definitely use. Nie wiem, czy to związane z jakimś achievementem. Władimirze Olegowiczu, w dniu jutrzejszym Żora Korzew będzie musiał opuścić lekcję z racji uczestnictwa w regionalnych mistrzostwach strzeleckich. W poniedziałek będzie już obecny w szkole. Natalia Korzowa, matka Żory. Nie wiem, czasem czy tu nie trzeba jakąś projekcję filmu uruchomić. Czekajcie, gdzie ja wlazłem? Aha, tak, dobra, 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 kojarzę już. Tutaj nic więcej nie ma, dobra, idziemy na piętro. Jakaś szkoła cholera była chyba. A, nie ma piętra tutaj. O, dupa, nie wejdziemy tam. A tu było ten, dobra, możemy to opuścić. Czekajcie, czy mamy tu jakąś kolekcję, o, dzienniki. Nuty, mamy pierwszą melodię, dobra. O, tych dzienników tu jest chyba, o, ho, ho. A nuty jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć, no dobra. Więc warto tu było przyjść. Jak widzicie, tutaj szczególnie było warto, bo nie straciłem amunicji. Jeszcze trochę muszę im podpłynąć. Dobra. O, sporo nam już czasu zajęło. Ej, co to się stało? Kuźwa, szarpie tutaj tym obrazem. Ta gra, ja cię pierdzielę. Nie da się grać. Czekajcie, bo to jest jakaś mina chyba, nie? Aha, właśnie stanę na minę. Szlak. These things are awesome.
Można by ewentualnie przejść dołem, ale nie wiem, którym wyjdziemy. Ale dobra, zaryzykuję. Skoczmy tu. Chyba tam się chyba nie da wejść. Ej, kuźwa. Ulepszenia do naszej broni, do ogiera. Koniec się srania. Cichym przechodzeniem. Jakimś granatem. Sporo tutaj tych bandytów trzeba przyznać. Zbierajmy wszystko, bo to kurczę, na wagę złota jest. Jeszcze przynajmniej dwóch jest. Okej, tu będzie achievement do zdobycia. To sobie to zrobimy za chwilę. Projekcja filmowa, czy jakoś tak to się nazywa? Nie żyje? Nie żyje chyba. Jeszcze schody na górę, okej. Poddaję się. O, noże do rzucania. Możemy właśnie sobie oglądać filmik, chyba tylko kasetę muszę znaleźć. Na razie tego nie będę opuszczał tej lokacji. I tak pójdziemy sobie na górę teraz. A jeszcze czekajcie, bo tutaj mamy chyba przejść. A tu jest główne wejście, dobra, do budynku. Dobra.
O, co to było? Chyba wszyscy kaput, nie? Idziemy na dół i sobie tam uruchomimy ten film. Ale się dziwię, że na razie żadnej znaczki nie znalazłem. A w zasadzie to było to drugie przejście. Dobra. Jakieś gołe baby namalowane. O, wow. Dobra. Jeszcze tutaj nam zostało chyba coś. No niemożliwe, że tu kurczę nie ma żadnej znajdźki. Żadnej skrytki nawet nie ma. No co to ja tych... A tutaj są te filmy, które musimy znaleźć, żeby sobie je otworzyć i zrobić ten achievement. Dobra, bierz to. O Boże. O, amerykański. Now this looks interesting. Dobra, to jest to, czego szukam. A, czekajcie, nie będziemy zabijać go, bo ja chcę mieć dobre zakończenie. Jak się poddał, to nie będę go... Ewentualnie możemy go... O! Czyżby to musiał iść? No czekajcie, bo w takim razie tędy się nie da przejść. Tylko tutaj muszę wejść na... Dobra, o jest. Druga melodyjka. Okay, this I could definitely use. Mamy drugą, dobra, super. Mamy drugą. Odlicznia nachodka. Nice. Dobra, tutaj nic więcej nie zagramy. Okej. Okay. Spoko, mamy znajdźkę. Mamy troszeczkę uspokoiło. Mamy ten film, więc sobie zaraz zejdziemy, go uruchomimy. Wpadnie nam achievement. Okej, okay, super. I będziemy kończyć pewnie. Chociaż jeszcze chwilę można pograć. Czekajcie, czy to było tutaj? Czekajcie, to chyba nie tutaj, tylko mamy go uruchomić na dużym ekranie. Tak. Myślałem, że tutaj mamy go uruchomić. Let's put something educational on for a change. Dokładnie się wiecie, kindomaniak. I'll be damned. San Diego. But also major scientific, cultural, and political centers that have played major historical roles in the development of their regions. Both cities are of great economic importance, not only for their countries, but also for the Pacific region as a whole. In our turbulent times,
when the Hydra of reactionary forces is once again raising its multiple heads, we must make every effort to further strengthen the cordial friendship between Vladivostok and San Diego. We believe that friendly support and mutual understanding will undoubtedly replace hostility and distrust in international relations, and the cooperation of our twin cities is a shining example of such understanding and an important milestone. Dobra, opuszczamy to. Zjedziemy sobie tutaj na Tyrolce. Nie wiem, czy to jest wymagane, czy nie. Coś mi się wydaje, że to zapis... O cholera, co tam się dzieje? Dobra, moi drodzy, to już w następnym odcinku będziemy sobie tutaj sprawdzać. Tam chyba kapitan się tłucze z mutantami. Także tutaj chyba już nic więcej nie znajdziemy, nie zrobimy. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. Jak coś, to się wrócimy ewentualnie, bo tu mamy otwarty świat, więc gra daje taką możliwość. Jeszcze ewentualnie tutaj możemy... A, tu też było zejście, wyjście, okej. Okay. To wyciągnąłem tą kasetę z... Ale to nie była ta kaseta, której szukałem. Dobra, moi drodzy. Zapiszemy sobie tutaj grę i tutaj skończymy. Także się z wami żegnam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej, hej!